To była główna myśl księdza Blachnickiego, jedna z głównych myśli w jego teologii, w jego wizji formacji człowieka. Blachnicki mówił, Kościół jest tam, gdzie jest konkretna braterska wspólnota. Jak się nie realizuje w konkretnej braterskiej wspólnocie, to Kościół w świecie jest nieobecny. Możecie mieć wszystko, możecie mieć Biblię, możecie mieć ołtarz, możecie mieć kielich, patenę, wino i wodę, które się staną chlebem, krwią i ciałem Jezusa. Możecie mieć wszystko i nie będzie Kościoła, jak nie ma konkretnej braterskiej wspólnoty. To jest mocne, ale bierzcie to pozytywnie. Ile zależy od tego, czy wy się dajecie Bogu współbudować w świątynię? Ile od tego zależy? To jest sens każdej parafii, to jest sens każdego lokalnego kościoła. Bóg się staje obecny w miejscu, to przez wspólnotę konkretnych ludzi.